Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską. Część trzecia. Mity epoki kamienia. W archeologii utrzymuje się wiele mitów, które bazują na niepełnych danych. Jednym z nich jest to, że pod koniec epoki lodowej kultura świderska, tradycyjnie zwana, my mówimy teraz o technokompleksie z liściakami, o zespołach mazowszańskich, znalazła sobie w Polsce północno-wschodniej, na Litwie i na Łotwie ostoję, że tu się zmieniało wszystko, a oni tam siedzieli i nic się tam nie zmieniało, ciągle renifery tam dochodziły. Oczywiście badania, o których wspomniałam, zmieniły absolutnie to, bo nie ma tak, że jest jakaś enklawa i za rzeczką już środowisko się zmienia, zmieniają się rośliny, potem wchodzą zwierzęta, no ale człowiek musi się dostosować. Nie może ciągle tkwić w dawnym myśleniu i niekiedy staje się to bardzo szybko. Ale oczywiście zagadnienia przejścia od jednej epoki do drugiej są najtrudniejsze, no bo nie można uchwycić tego momentu, no ale trzeba gromadzić te dane, żeby wszystko potem jakiś system przetworzyć. Zakończenie współpracy z profesorem Stefanem Krukowskim. Dużo do mojej wiedzy wniósł ten okres pracy z profesorem Krukowskim, który skończył się dramatycznie, ponieważ profesor uznał, że, Boże, jak on napisał w tym piśmie, no nie wiem, oczywiście zakręcałam nie tak klej, no takie różne drobne wydarzenia, ale powodem do zwolnienia było, że profesor napisał dzieło życia. Bardzo ważne, ale językiem swoistym, trudnym. Jego tytuł to Skam. Został wydany ze słowniczkiem, który nazywał się Zumia stosowana. Redagowałam to dzieło i sugerowałam pewne zmiany. Profesor był nieugięty. Przedstawił to zespołowi badaczy, w skład którego wchodzili językoznawcy, i oni uznali, że nie może się ukazać w takiej formie. Wobec czego profesor poprosił mnie, żebym przeredagowała to. Ale ja już po kilku latach pracy byłam zmęczona i jakoś nie widziałam perspektyw, bo wraz ze śmiercią profesora ten zespół by się rozpadł. Czyli właściwie brnięcie w sytuację taką, no nie niosło perspektyw żadnych, dlaczego odmówiłam. No i dostałam wymówienie, że tam nie spełniam warunków czy coś takiego. Oczywiście nie miałam żadnych perspektyw na zatrudnienie w archeologii, bo wtedy była blokada etatów. Jakoś bardzo trudno. Mogłam tam się ubiegać o jakieś takie prace pomocnicze, ale w sumie nie interesowało mnie to. Polska Szkoła Archeologii. Z mojego roku skończyło chyba 8 osób. Z tego 3 pracowały w archeologii. Maria Pikulińska-Ciuk,
pracowała w PKZ-ach. Krzysztof Ciuk pracował w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy. Potem wyemigrowali do Kanady i Krzysztof zajął tam pozycję kuratora w Royal Ontario Museum. Specjalizował się w Bliskim Wschodzie. Oczywiście też przeniósł tam zasady opracowania ceramiki, które zostały w Polsce opracowane. I to było nowatorskie. Wobec czego uważam, że Polska Szkoła Archeologii ma wiele cennych osiągnięć, o których świat nie wie. I dowiaduje się przypadkiem, ale myślę, że nasza archeologia do pewnego okresu stanowiła taki zwornik między wschodem a zachodem. Co o tym stanowiło? Zachód nie zna języków poza europejskimi. Natomiast my, będąc przymuszeni do nauki rosyjskiego, swobodnie poruszaliśmy się w literaturze rosyjskiej. A przeszłość Rosji w epoce kamienia i później jest szalenie ciekawa. I przez to, że potrafiliśmy korzystać i z tych źródeł, i z tych, stawaliśmy się takimi pośrednikami. Teraz to się zmieniło. Po przełomie w Rosji wpuszczani są tam badacze, którzy kopią te najsławniejsze stanowiska, oferując pomoc techniczną w wykonaniu szeregu analiz. I uważam, że to jest takie trochę wykorzystywanie swojej finansowej pozycji. Natomiast na szczęście nie widzę tego w naszej archeologii. Nie wydaje mi się, żeby jakaś ekipa tutaj przechwyciła jakieś kluczowe stanowisko. Jest współpraca. Współpraca. My dajemy naszą wiedzę i dopraszamy w dziedzinach kogoś z zagranicy. I na takiej zasadzie też była prowadzona ekspedycja Combined Prehistoric Expedition w Afryce, która finansowana była głównie ze środków amerykańskich. Natomiast trzon naukowy stanowili badacze polscy. I z wielką przyjemnością, jak Amerykanie odwiedzają. Amerykanie są miłośnikami archeologii i co jakiś czas ci, którzy sponsorują ekspedycję, wyprawiają się na jej teren, żeby zobaczyć, jak to wygląda w terenie. I na Pustynię Zachodnią przylatywały grupy Amerykanów, którzy wsiadali w autobusy, jechali tamte 100 km od Abu Simbel, no i na nasze stanowisko. I wielką przyjemnością słuchałam, jak profesor Wendorf, szef ekspedycji, mówił, że właśnie to Polacy tutaj wprowadzają metody, że dzięki nim my możemy klasyfikować te tysiące krzemieni, korzystając z ich osiągnięć. Także uważam, że to była taka zrównoważona współpraca. A widzę, że teraz kraje, które mają zasoby finansowe, no bardzo wchodzą na tereny
bardzo bogate archeologicznie, które no nie mogą być wykorzystane te zasoby przez kraj, na którym terenie są te. Nie wiem, czy to będzie ta stała tendencja, czy nie, ale niekiedy tak to jest. No w każdym razie po odejściu od profesora Krukowskiego przez pół roku miałam czas wolny, bo nikt nie zabiegał o mnie, wobec czego pojechałam na badania terenowe i akurat do Przemyśla. Było to stanowisko średniowieczne z ziemiankami. Inwestycja była. Oczywiście nie znałam Przemyśla, akurat mój przyjaciel Krzyś Kowalski tam kopał neolit, więc razem tam pojechaliśmy. Była to już jesień i oczywiście badania terenowe niosą ze sobą różne niebezpieczeństwa, o których jak się kopie na piaskach, nie bardzo jest się świadomym. No więc padał deszcz, a tam robotnicy chcieli zaczynać o 6, a to był, nie wiem, chyba październik, no w każdym razie. Bo potem mieli inne sprawy, młodzi chłopcy. Swoistym językiem mówili, panie magisterku. I wtedy padał deszcz, oni nie przyszli. No a ja pojechałam, coś miałam uzupełnić dokumentacją. No włożyłam kalosze, dobrze byłam wyposażona i dochodzę do stanowiska. Tam coś zrobiłam, po czym nie mogę wyjść, bo w kaloszach zapadam się w les. Wyciągam jeden kalosz, stawiam krok. W ogóle byłam przerażona, że ja nie wydobędę się z tego błota. Ale przechodził jakiś robotnik, bo tam trwały inwestycje, podrzucił mi deskę, no i wybrnęłam, bo naprawdę czasami są sytuacje, że mogłoby to trwać wiele godzin. Sądzę, że teraz już może nie ma takich warunków, ale jak mieszkaliśmy w niektórych kwaterach, to gospodynie były bardzo dumne z mebli na wysoki połysk i powiedziały, że tam się nie można myć, bo te meble zostaną uszkodzone. Więc były różne, ale oczywiście co nie przeszkadzało tego, że pchły skakały nagminnie. Czyli bardzo ceniono te swoje salony, które były użytkowane bardzo rzadko. Teraz myślę, że już są łazienki, no więc wszystko się zmieniło.